27 marca, środa, Wielka Środa, z Ewangelii świętego Mateusza. Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami. A gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden drugiego: chyba nie ja, panie? On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, rzekł: czy nie ja, Rabbi? Odpowiedział mu: tak jest, ty. Odtąd szukał sposobności, aby go wydać. Jezus kochał Judasza. Jezus kochał Judasza do samego końca. Nigdy go nie zdradził. Był do końca przy nim. Próbował uświadomić mu, że pogubił się, że idzie niewłaściwą drogą. Nawet jeśli przypominamy sobie scenę z Ogrodu Oliwnego, tuż przed męką, Jezus mówi do niego z miłością: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Jezus chciał, by Judasz zatrzymał się w swoim życiu. Zastanowił się i zobaczył, że się pogubił, że zmierza do upadku. Ale Judasz był tak owładnięty swoimi zgubnymi planami, jak pisze ewangelista, szukał sposobności, żeby go wydać. Czy my, no właśnie, jaka jest nasza postawa? Czy my potrafimy zatrzymać się w swoim życiu i posłuchać Jezusa, który mówi: zatrzymaj się, zastanów się, nawróć się, zmień swoje życie? Czy często z zamkniętymi oczami brniemy tak przez to życie pełne grzechu, pokus, oddalenia się od Pana Boga? Idziemy w taką ciemność, w której się przewracamy, potykamy. Jezus szukał sposobności, by wydać Jezusa. Judasz szukał sposobności, by wydać Jezusa. Co ja chcę czynić w życiu? Czy szukam sposobności, żeby zrealizować pokusę i wejść w grzech? Czy szukam sposobności, by czynić dobro? By nieść miłość do ludzkich serc? Czy być obojętny na drugiego człowieka? Przykazanie miłości, przykazanie kochania człowieka do końca. Walka o człowieka do końca. Jezus walczył o Judasza do końca. Ale Judasz odrzucił tę miłość. Odrzucił miłość Jezusa. Obyśmy zawsze trwali przy tej miłości Jezusa. Obyśmy szaleńczo rozkochali się w Jezusie, który zawsze poprowadzi nas w tym naszym życiu ku temu, co dobre i piękne.
Serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia i do zobaczenia już jutro.